Witajcie, kochani. Zapewne nas kojarzycie, także przedstawiać chyba nas nie muszę. Zwracamy się do Was z ogromną prośbą. Jak wiecie, nowotwór znowu zaatakował Marcelkę. I problem polega w tym, że my nie mamy teraz czasu. Prawdopodobnie pojawił się już przerzut, więc ten czas jest totalnie skrócony, a czas się nie wydłuża. Cześć, słuchajcie, za chwilkę usłyszycie apel rodziców Marcela, apel najbliższych jego dziadków. Co jest do zrobienia, to wiemy. Aniu, przybliż temat, który już realizowaliście. Za pierwszym razem udało nam się wygrać walkę o życie Marcela. Uzbieraliśmy ponad 4 miliony złotych w krótkim czasie, niespełna w ciągu 3 tygodni. Teraz niestety do walki podchodzimy drugi raz. Marcel ma wznowę. Mamy niecałe 2 tygodnie. Kwota około 4 milionów dokładnie znana będzie już za jakiś czas. Także wszystkie ręce na pokład i musimy zadziałać kolejny raz. Dziś rano na koncie nasie pomaga było 370 tysięcy, ale to jest jeszcze kropla w morzu potrzeb, więc zwracamy się do Was, żebyście pomagali, lajkowali, żebyście ten film udostępniali, gdzie się tylko damy. Będziemy ze swojej strony go przesyłać mediom, dokładnie, osobom rozpoznawalnym. Chcemy, żeby on był jak najkrótszy. Guz został zoperowany, Marcel przetrwał tę operację, tę ciężką próbę. 11 godzin operacji. 11 godzin. Jest bardzo silnym, młodym mężczyzną, wojownikiem, jakich mało. Dlatego chcemy zaapelować do wszystkich dyrektorów różnych stacji telewizyjnych, do wszystkich zarządzających dużymi portalami. Nic Was to nie kosztuje, a udostępnijcie to po prostu. A Wasze zasięgi też swoją drogą będą oglądane i nic tak nie buduje tego, jak pomoc drugiemu człowiekowi. Dokładnie. Nam niestety czas ucieka bardzo szybko. Działamy praktycznie całą dobę. Nie zwalniamy tempa, ale niestety to działa na naszą niekorzyść. Także jeszcze raz z gorącą prośbą zwracamy się do wszystkich, dosłownie do wszystkich ludzi o dobrych sercach. Pomóżcie nam kolejny raz. Do wszystkich Polaków i nie tylko, taki apel, wrzućcie te 10, 15, 20 zł. Konto macie dostępne na siepomaga.pl/Marcel. Wchodźcie na grupę licytację dla Marcelka na Facebooku, śledźcie profil Mały Marcel Wielki Guz, to również na Facebooku, i udostępniajcie ten materiał, wrzućcie sobie te nakładki na Facebooka, żeby cały świat poruszyć, żeby po prostu dać radę, bo czasu jest mało. Do przedsiębiorców również będziemy to rozsyłać i nie damy Wam, kochani, spokoju. Posłuchajcie, co mają do powiedzenia najbliżsi Marcela. Pozdrawiam. Z każdym dniem mamy ogromną nadzieję, ale też strasznie się boimy. Lekarze tutaj prosto nam powiedzieli, że nie zaoferują nam naświetlania z racji tego, że tego tutaj nie ma. Marcel jest też za mały, ma 1,5 roku tylko, także w Polsce nie ma możliwości takiej w ogóle. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie guz nie został w całości usunięty. Zostały w szczelinach jakieś resztki i obawiamy się tego, że będzie musiał w Stanach trzeci raz podejść do operacji. Pierwszy raz wiadomo rok temu, kiedy w ogóle zachorował. Drugi raz tydzień temu. To jest bardzo ciężkie. Siedzę tutaj sama w zasadzie. Mimo ogromnego wsparcia, jakie od Was otrzymujemy, jest naprawdę ciężko. Niestety po leczeniu w Stanach mieliśmy tak naprawdę 4 miesiące spokoju i nikt nie mówił, że nowotwór nigdy nie wróci, bo tak naprawdę jak ktoś zachoruje na nowotwór, czy ma pewność, że ten guz nie wróci? No nie ma. My tak samo kurczowo trzymaliśmy się opcji, że on nie wróci, bynajmniej nie tak szybko, także totalny szok i cios. Ale żyjemy nadzieją, że się uda. Że drugi raz, drugi i ostatni w zasadzie, bo to jest leczenie ostatniej nadziei, że te protony go uratują, ta chemioterapia. Ale do tego potrzebujemy Was i wsparcia. Sami nie damy rady. Nie śmiej się. Ale, patrzcie, to dziękuję.
Nie? Także prosimy was o wsparcie. Tak? Marcelek? W poniedziałek nas czeka jeszcze chyba jeden zabieg. Bo Marcelkowi obrzęk zrobi się na górce. W okolicy cięcia, gdzie miał. No. Także kolejny zabieg w uśpieniu. Wszystkiego dowiemy się jutro. Kochani, bardzo na was liczymy. Liczymy, że wam pomożecie. Prawda? Nie płacz. Oni nam pomogą. Zrobisz papa? Papa zrobimy? Żółwia zbijesz im? Żółwia zbij. Żółwik! Trzymajcie się. Dzień dobry. Witamy wszystkich. Jesteśmy dziadkami Marcelka. Serdecznie dziękujemy za zebrane pieniądze przy pierwszej zbiórce. Była to cudowna zbiórka. I błagamy was o pomoc przy drugiej zbiórce, bo nasz Marcel pragnie żyć z kochanym dzieckiem. Naprawdę tą miłość czuje od nas. Bardzo pragnie żyć. Błagamy, pomóżcie nam pozbierać te pieniądze, żeby dostał drugą szansę. Prosimy wszystkich o pomoc.